występują. Górski lekarz. Ciężki ładunek, część druga. Doskonale. Żadnych obrażeń i czujesz się lepiej? To się zawsze pojawia nagle. Boli mi głowa, źle widzę, a potem to mija. Masz ograniczone pole widzenia? Jak w klapkach na oczy? Pani Kemper? Spróbuje się pani dodzwonić do jego rodziców? Jasne. Proszę, nie. Zadzwonimy później. O co chodzi? Nie chcę ich teraz widzieć. Nie chcę słuchać ich kłótni. Chcę mieć spokój. Kiedy wypadłeś z łódki, też źle widziałeś? Dlaczego o tym nie powiedziałeś? Bałem się. Czego? Cukrzycy i zastrzyków. W broszurkach piszą, że się tyje i źle widzi. Przecież twój test wypadł negatywnie. A jak mnie to później dopadło? Zróbmy po prostu szybki test. Przekonamy się. Daj palec wskazujący. Poczujesz delikatne ukłucie. Na trzy. Jeden. Znów pan się pomylił. Nie, zrobiłem to specjalnie. Tutaj mamy pasek. Przyłożymy go. Proszę, nie. Spójrz. W normie. Nie masz cukrzycy. Musimy się tylko dowiedzieć, co bóle głowy i zaburzenia wzroku mają wspólnego z nadwagą. To może mieć związek? Tak. Teraz testy neurologiczne. Powtarzaj za mną. Triangel, kwadrat, trójkąt, prostokąt, przeciwprostokątny. Triangel, prostokąt, trójkąt, kwadrat. Pani Kemper? Gdzie są wędki doktora Kahnweilera? Wyniosłam je na stryk. Zechce je pani łaskawie przynieść? Pan chce teraz powędkować. I co? Znowu Klaus? Liza jest w ciąży. W piątym miesiącu. Cholera. A ja przekonuję się, że nie cierpię z powodu braku swoich dzieci. Chodź do mnie. Oddychaj głęboko. Dobrze chociaż, że zrobił jej dziecko po waszym rozwodzie. Po rozwodzie, którego chciałaś. Tak, wiem. Pytałem o gospodarstwo Gruberów. To Anne Meyerling wymyśliła mleko Gruber i wszystkim kierowała. Skoro wiesz o tym ty, wie również bank. Pomogę Hansowi. To nasza rodzina. Lili jest córką twojej siostry. To dobra pogoda na ryby? Czy takiej ryby biorą najlepiej? Zarzucamy, ale tyłem, mój drogi.
Tyłem? Dlaczego? Jakiś test? Chcę sprawdzić, jak u ciebie z koordynacją ruchów. Gotowy? Bardzo dobrze. Wyciągamy błystkę. Spokojnie, panie doktorze. Mamy zamiar coś złapać? Znasz łapanie na flaminga? Na jednej nodze. Spróbuj. Dobrze. Druga noga. Spójrz, już go widać. Wyciągnij rękę i mocno przyjm. W porządku. Trafisz palcem wskazującym w czubek nosa? Nie tak. Oczy zamknięte, ręka z boku. Świetnie. Druga ręka. Dobrze. Możemy już łapać ryby? Teraz możemy. Pięknie. Oby jakaś wzięła. Zaraz wyciągniemy obiad. Chyba będziemy głodować. Nieważne, jeszcze raz. Środki na przeczyszczenie dorosłym też szkodzą? Dlaczego pytasz? Nieważne. Należał do twojego ojca? Wyrzucił go 3 tygodnie temu. Wyjąłem go ze śmieci, a potem zażyłem. Więc po to trenowaliśmy? Żebyś mógł uciec na ryby ze swoim nowym przyjacielem? Zacznijmy od dzień dobry. Pan go przekonał, że lepiej podwinąć ogon i nie podjąć wyzwania? Kręciło mi się w głowie. I okropnie wyglądasz. Ruszaj się. Bardzo pana proszę. Zbadałem go, a potem zabrałem tutaj, żeby się uspokoił. Pan też powinien. Porozmawiamy później. Zobacz, tylko jeden elektrolit. Poza tym jest zdrowy jak ryba. Chcemy tylko wiedzieć, dlaczego zamówił pan screening metabolizmu i hormonów. Rozumiem i już wyjaśniam. Chłopak miewa zaburzenia wzroku i silne bóle głowy. Ma nieco zwolniony proces poznawczy, zaburzenia koordynacji i jest słaby. Czyli niekoniecznie układ nerwowy. Wiesz, co to może być? Brak hormonu wzrostu spowodowany dysfunkcją przysadki mózgowej. Też tak typuję. Więc zamiast rezonansu będzie laboratorium. Macie wczorajsze osocze? Mamy. Dopiero jutro rano. Szybciej się nie da. Dziękuję z całego serca. A propos jutro rano. Wiesz, że dr Tipner wraca jutro z urlopu? Nie. Jutro będzie tu także profesor Tipner, który nie wie, że a. jego żona lubi kobiety, b. łączy ją coś z dr Riediger, a ty zadbasz o to, żeby c. nigdy się o tym nie dowiedział. Skoro tak jest zapisane, tak się stanie.
Cieszę się. Ja też. Kochana Geli, twoje życie to nie jest moja sprawa, ale tym razem musimy tę istotę rzeczy... To jest to, istota rzeczy. Dobrze, że cię widzę. Wszystko w porządku? Jak się czujesz? Christina odezwała się z urlopu. Na pewno znajdziesz kogoś nowego. Rozstania są trudne, ale się nie przejmuj. Dobrze wyglądasz, masz talent i już wiesz, że związek w pracy ma nie tylko zalety. Powiedziała, że mnie kocha. Że jestem kobietą jej marzeń. Tak powiedziała? Wiesz co? Nie wiem. Ona też jest kobietą moich marzeń. Muszę iść do dwójki. Nie, do trójki. Do dwójki. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Nie było łatwo. Nie było, ale zrozumiała. Chodzi przecież o istotę rzeczy. Aleksandrze, jestem z ciebie dumna. Sammy powiedział, że nie kupił tego środka. Znalazł go w śmieciach. Należał do pana. Brał go pan. Ojciec chce zaoszczędzić synowi traumy, którą sam przeżył. Panie Federer. W jego wieku byłem znacznie grubszy, ale rodzice mi nie pomagali. Zabraniali mi wszystkiego, bo byłem gruby. Tak, czasem biorę ten środek. Pewnie z przyzwyczajenia. Albo dlatego, że grubasów uważa się za ludzi leniwych. Niestety ciągle tak jest, ale pan sobie z tym poradził i schudł. Miałem 17 lat. 30 kilo w półtora roku. Ale nikt o tym nie wie i niech tak zostanie. Dobrze, że mi pan o tym powiedział, bo otyłość może być dziedziczna. Poza tym, moim zdaniem, Sammy powinien wiedzieć, że jako dziecko miał pan podobne problemy. Później? Później. Obiecałem ci, że dowiemy się, dlaczego ty jesz. Nie pójdę już na pływanie. Nigdzie już nie pójdę. Ogarniemy to. Rozmawiałem z twoim tatą. Nie pobiegniesz jutro. Był bardzo zły? Nie. Rozumiesz, że tak będzie dla ciebie lepiej. Powiedzieli, że po rozwodzie też będziemy rodziną. Że bardzo mnie kochają, że jestem dla nich najważniejszy. Jedno chcę udowodnić drugiemu, że jest lepsze. Dostaniesz wszystko w cenie zakupu. Bioziarno, bionawozy, biomieszanki. Wszystkie maszyny możesz u nas wypożyczyć. Oczywiście, bezpłatnie. Wszystko już policzyłem. Zakupy robisz u Petera, a sprzęt wypożyczasz w różnych miejscach za duże pieniądze. Dzięki temu obniżysz koszty o nawet 25%. Zupełnie mnie tym zaskoczyłeś. Lepiej, że ja, a nie bank z wezwaniem do zapłaty.
Dlaczego mówisz o banku? Bo wiem, jak to się odbywa. Wasza była wspólniczka na pewno czeka na pieniądze. Bez kredytu będzie ciężko. A dostaniemy go, jak wyjdziemy na prostą. A kto zagwarantuje, że nie zmienisz zdania? Wszystko zostanie spisane, bez żadnych podtekstów. Pokażecie w banku, że obniżacie koszty i dostaniecie nowy kredyt. Mleko Gruber zostanie u Gruberów. Tylko u Gruberów. Możemy się z tym przespać jedną noc? Oczywiście, że tak. Bez krępacji i bez ceregieli. Nasze rodziny mają trzymać się razem. Pozdrówcie od nas Lili. Wiesz, z kim będzie problem? Z Martinem. A co jeśli potwierdzi się dysfunkcja przysadki? Sami dostanie preparaty hormonalne i przejdzie na specjalną dietę. Na kolejną? Przepraszam. Ja... O co chodzi? O wakacje w Dolomitach. Wiem. Mam go oszczędzać. Sami chce jechać ze mną nad Bałtyk. Myśli o kursie dla młodzieży. Jasne, o kursie. Niech zgadnę. Tym samym czasie, co wyjazd w Dolomity. Jesteś niemożliwa. Dla mnie i Samiego są tylko dni powszednie. Co dzień. A ty kupujesz go nowymi butami. Wiedziałam, że o nich powiesz. Bo dlaczego nie? A teraz wędkowanie na morzu? Jasne. Na ten wyjazd oszczędzałem od kilku miesięcy. Tom. Sami bardzo cię kocha. Dlatego mnie z tym do ciebie wysłał. Naprawdę? Żebym nie był zły. Pamiętasz, jak mi powiedziałaś, że mnie rzucisz? I że załatwimy to spokojnie, ze względu na Samiego. Szczerze. Nie udało nam się to. Przeszkadzam? Co powiedział? Zrozumiał. I się ucieszył. Mamo, nie jestem dzieckiem. Tak, był trochę smutny. Kłóciliście się? Nie wiem, kiedy się kłócimy, a kiedy rozmawiamy. Słyszałem to już, zanim nas zostawiłaś. Spójrz na mnie. Zostawiłam twojego tatę, nie ciebie. Ciebie nie zostawię nigdy. Ale tak się często czuję. Chcesz wrócić do Monachium? Porozmawiam z tatą. Hans, byliśmy zgodni. Lili miała poznać rodzinę swojej matki, a oni, tak wczoraj powiedziałeś, mieli się od nas trzymać z daleka. Ale tego nie robią.
Ciekawe, dlaczego to cię tak denerwuje. Ponieważ do tej pory udawało nam się nie wracać do sprawy Sonii. Wybaczyłem ci, że przespałeś się z moją żoną i spłodziłeś Lili. Może niezbyt elegancko, ale to było dawno temu i właśnie to chcę powiedzieć Hans. Zadzwonię do Anny. A co ona ma do tego? Co ona ma do tego? Musisz jej oddać pieniądze, a chodzi tu właśnie o nie. Zadzwonię do niej i znajdziemy inne rozwiązanie. Nie dzwoń, starasz się o niej zapomnieć. Martin, to przyszłość. Przyszłość nas wszystkich. Gdzie dzisiaj? Po raz pierwszy na pediatrii z maluchami. Piękne, ale niełatwe. Byłam wczoraj u dziadka. Karo pokazała mi pokój mamy. Wisi tam wasze zdjęcie. Twoje z tatą i mamą. Karo mówi, że dzisiaj nie dałoby się go zrobić. Że nie należy wracać do przeszłości. O co jej chodzi? Nie wiem. Spokojnego dyżuru. Dziękuję. Daj spokój. Dlaczego twój brat miałby nie chcieć ich pomocy? Dobre pytanie. Trzy zasady. Jestem spokojna, nie marudzę, nie uciekam. Hey, servus. Hans. Hallo. Dziękuję, że zorganizowałeś ten wieczór. Lynn? Hallo. Cześć. Papa. Tato. Proszę. Jak pięknie. Niesamowite. Jesteś coraz bardziej podobna do mamy. Przed jej depresją czy po niej? Danke. Dziękuję. Skreślimy tę uwagę i spojrzymy w menu. Bardzo chętnie. Mam pomysł. Proszę, odłóżcie swoje karty. Naprawdę musisz? To był dawniej zwyczaj naszej rodziny. Powie nam, co chcemy zjeść. Prawie zawsze zgadywałem. Ach ja? Pomysł jest zabawny. Absolutnie. Oczywiście. Gut. Ty pierwszy. Zdecydowanie gulasz ze śmietaną, smardze i zwykła sałata. Wow. Dokładnie mój wybór. Nie szykowałeś się na prosiaka? A ty? To proste. Wegetariański sznycel w sosie pietruszkowym i młode ziemniaki. Potrafisz czytać w myślach. Sos pietruszkowy? A teraz moja wspaniała córka. Ona zamówi smażony comber sarni i warzywa duszone na maśle. Wiesz, co wezmę? Ojca, który zniknie z mojego życia. Jako przystawkę, danie główne i deser. Wybaczcie.
Wbijałem jej do głowy, że ma być spokojna, nie ma rudzić i nie uciekać. Czyli oblała egzamin. Cześć, Karo. Masz chwilę? To zależy. Mam tylko małą prośbę. Mianowicie, chciałbym, żebyś nie mówiła Lili, co wydarzyło się w przeszłości. Coś jeszcze? To wszystko. Ta sprawa dotyczy tylko Lili, Hansa i mnie. Rozumiesz? To ty tak myślisz, bo tobie zawsze chodzi tylko o siebie. Ale tu bardzo się mylisz. To ty wbiłeś klin między Sonię a naszych rodziców. Nie chciałeś przejąć gospodarstwa i do tego samego namówiłeś Sonię. Karo, proszę. Masz pojęcie, jak bardzo unieszczęśliwiłeś Sonię? Wiesz, że przez długi czas próbowała zignorować ten ból? Aż w końcu odrzuciła nawet mnie. Karo, po prostu proszę, żebyś dała Lili spokój. Dziękuję i udanego wieczoru. Czego się napijesz? Niczego, mamo. I co? Przez cały czas okłamywałem Hansa. Co? Sonia i ja nie zrobiliśmy tego tylko raz. To trwało przez całe lato. Hans przez całe lato był zdradzany. Spotykałeś się z Sonią przed wylotem do Nowego Jorku? I od początku wiedziałeś, że Lili... Nie. Tego nie wiedziałem. Poprosiłem Sonię, żeby poleciała ze mną. Co takiego? Zgodziła się. Zrobilibyśmy to. Odebrałbym żonę swojemu bratu.
Dlatego ta przeszłość ma być daleko od Lili i Hansa. Tak bardzo tego żałuję. Hans nigdy nie może się dowiedzieć. Alexander! Martin! Ja też tu jestem. Moje uszanowanie. Wyniki Samuela nie wyglądają dobrze. Stwierdziliśmy nadmiar niektórych hormonów przysadki. Inne są znacznie poniżej normy. Na przykład hormon wzrostu. To dlatego brak mu sił i przyrasta mu tkanka tłuszczowa. Czyli mówimy o dysfunkcji przysadki. Nasz endokrynolog podejrzewa jej kompensacyjny przyrost. To tłumaczy bóle głowy i zaburzenia wzroku. Chłopca trzeba tu szybko przywieźć. Dobrze, już jadę. Dziękuję. Pan doktor? Dzień dobry. Jest Sami? Kazałem mu się wyspać. Proszę go obudzić. Muszę z nim pogadać. Zapraszam. Sami? Jestem na biegu. Robię to dla ciebie. Już wiem, dlaczego to takie ważne. Na pewno dam sobie radę. Cholera. Jest na biegu. Gdzie? Na Heuerwiesen. I co? Mam go. Niech pan wsiada. Na miejsce? Gotowi? Szybciej. Mam go. Jest na trasie. Pobiegnę pierwszy. Na trasie mamy chorego. Stop. Pobiegł tędy. Cholera. Tętno jest. Oddycha? Ja. Sammy! Hej. Sammy! Martin, status? Jaki stan? Odwodnienie, bradykardia, podano NaCl, cukier 95, krążenie stabilne. Na rezonans. Panie Federer, pan zostaje. Jest pod naszą opieką. Poza tym ma pan gościa. Dokąd go wiozą?
na rezonans. Bez nas? Musimy zaczekać. Dlaczego go nie upilnowałeś? Martin. Powiększona przysadka uciska nerw wzrokowy. Tu jest świeży wylew. Ja idę na blok, ty idź do rodziców. Dobrze. To, co wiemy, a przede wszystkim widzimy, to dysfunkcja przysadki mózgowej. Ta dysfunkcja doprowadziła do powiększenia przysadki. Zazwyczaj to schorzenie leczymy preparatami hormonalnymi. Ale w tym przypadku powiększona przysadka uciska już nerw wzrokowy, a tu doszło do wylewu. Musimy operować Samiego. W tym miejscu to bardzo niebezpieczne. W najgorszym wypadku może dojść do oślepnięcia, ale profesor Klinger jest doświadczonym neurochirurgiem. Operacja potrwa najwyżej 2 godziny i będzie wykonywana przez nos. Pani Federer, wszystko jasne? Tak. Panie Federer, mogę prosić? Sami o mnie pytał? Był nieprzytomny. Zrobiłem wielki błąd. Ode mnie też by uciekł. Gruby Tom. Tak mnie nazywali. Spaślak, Tłuścioch. Beka też niektórych śmieszyła. Dlatego to wszystko robiłeś. Chciałem dobrze. Naprawdę. Sądziłem, że ze wszystkim się uporałem. Poszukam pomocy na terapii. Podobno zaprosiłaś Samiego do Monachium. To byłoby najlepsze. Oby daleko ode mnie. Lecisz do Nowego Jorku. Co będzie ze mną? Z nami. Myślałem o tym. Uspokoiłeś mnie. Poleć ze mną. Słucham? Ty i ja. Bez względu na wszystko. Tak, Aleksandrze? Przepraszam za wszystkie kłopoty. To my przepraszamy za twoje zmartwienia i ciągłe kłótnie. Poprawimy się. To zdjęcie wypadło w karetce z twojej kurtki. To dla niego pobiegłeś? Grubasy muszą się wspierać. Cześć, Sami. Na Zemi. Już wiemy, co ci dolega. Co? Powiększona przysadka mózgowa była odpowiedzialna za bóle głowy oraz problemy ze wzrokiem i równowagą. Wpływała też negatywnie na gospodarkę hormonalną i przemianę materii. To znaczy, że teraz w końcu schudnę? Ważniejsze, żebyś się zdrowo odżywiał i uprawiał sport. Ale o to już się nie martwię.
Dostaniesz leki, które przywrócą równowagę hormonalną. Doszliśmy do tego dość późno, ale na szczęście wszystko poszło dobrze. Dziękuję. Nie ma za co. Piącha. Musi pan wykonać kilka neurologicznych testów. Też tak sądzę. Wszystkiego dobrego. A ty bądź dzielny. Co teraz z nami będzie? Jeśli chcesz, przeniesiesz się do mamy. Nie. Wy tworzycie lepszy zespół. Ja wynajmę mieszkanie w Elmau. Serio? Będę cię częściej widywać. To ja też mam wiadomość. Pojadę na urlop nad Bałtyk. Zapiszę się na kurs wędkowania. To podobno fajna zabawa. Naprawdę? O ile oboje się zgodzicie. Jasne. Teraz już pan wie, dlaczego rozbudowa kardiologii jest dla nas tak ważna. Ważna i droga. Ale to podniesie prestiż naszej kliniki. Christina! Jak pięknie. Jesteśmy na ty? Od teraz tak. Tam stoi pani mąż. Wspaniale wyglądasz. Co za opalenizna. My tak zawsze, jak w rodzinie. Zobaczymy się w domu. Timur? Aleksandrze? Pozwól na słowo. Miałem ci właśnie powiedzieć. Ona mnie słucha. Umowy dostaw i ramowa umowa wynajmu sprzętu. Tak, uzgodniliśmy. Nigdy nie miałeś zaufania do umów. Uśmiechnij się i do nich zejdź. Tak, mamo. Wytrzymasz. Już do was idę. Ostrożnie. Co jest Martin? Martin zaraz przyjdzie. Super. Wersja polska Frame by Frame na zlecenie Mainstream Networks. Tekst Piotr Dobrzyński. Czytał Remigiusz Fladrowski.